Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na temat prawdziwej wiary, właściwego wierzenia. Jak wiemy, wiele osób ma mylne pojęcie, mówi, jak długo Pani należy do tej wiary. Otóż do wiary nie można należeć, wiarę można mieć w sercu, wiarę można wyznawać, raczej można należeć do jakiegoś kościoła, do jakiegoś wyznania, do jakiejś denominacji, wspólnoty kościelnej. A wiara jest to coś innego. Spróbujmy zobaczyć na podstawie pierwszego listu świętego Jana, 5 rozdziału, od 1 do 12 wersetu, czym jest prawdziwa wiara. Oczywiście Słowo Boże dużo więcej na ten temat mówi, ale przekonamy się, czym jest ta prawdziwa wiara i jak ona się przejawia. Zajrzymy też do kontekstu nowotestamentowego, do kontekstu pierwszego wieku, dlaczego apostoł Jan porusza niektóre tematy. Czytamy tak. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Apostoł Jan w całym swoim liście opisuje wiele cech dzieci Bożych, ludzi prawdziwie narodzonych z Boga. I tutaj na wstępie tego rozdziału wraca do tego tematu, bo już w ostatnim odcinku, który omawialiśmy w 4 rozdziale od 7 do 21 wersetu, bardziej się skupił na miłości. Że ten, kto doświadczył miłości Bożej, będzie miłował także i brata swego. A tutaj wraca do tematu właściwej nauki i mówi, że każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Czyli innymi słowy, każdy, kto wierzy, że Jezus jest tym Mesjaszem, tym pomazańcem szczególnym, jedynym, który przyszedł od Boga jako Zbawiciel, ten jest prawdziwie odrodzony. Oczywiście trzeba tu wierzyć w biblijnego Jezusa, bo wiele osób przyzna, że Jezus jest Chrystusem, ale wyznaje innego Jezusa, prawda? Apostoł Jan już pisał, co to jest za Jezus. To jest ten, który przyszedł w ciele, to znaczy istniał przed pojawieniem się na ziemi i przyszedł stamtąd w ciele, stał się tutaj na ziemi człowiekiem. I apostoł Jan mówi, że ten, kto właściwie wierzy w Jezusa, a musimy powiedzieć, że wierzy, jest przywiązany także do osoby, nie tylko wierzy w stwierdzenie doktrynalne, ale jest, pokłada ufność, pokłada swoją wiarę, nadzieję w Chrystusie, ma z Nim więź, o czym świadczy werset 12, gdzie mówi, kto ma Syna, ma żywot. Mieć Syna to utrzymywać z Nim bliską więź, to być z Nim we wspólnocie. Więc ktoś taki, kto właściwie wierzy według Biblii, ale też właściwie przylgnął do Jezusa, człowiek odrodzony, narodzony z Boga, nie narodzony z człowieka, nie pozyskany przez jakąś sektę, ale człowiek, którego Bóg odrodził prawdziwie.
I taki człowiek nie tylko miłuje tego, który go zrodził, czyli Boga, ale miłuje też tego, który się z niego narodził. Czyli kocha także innego brata i siostrę, który podobnie jest narodzony z Boga. I nie interesuje go szyld, czy to będzie Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczny Chrześcijan, Chrześcijan Baptystów, czy jeszcze jakiś inny, ale jeśli widzi człowieka prawdziwie odrodzonego, dziecko Boże, kiedy rozmawia z nim i widzi, że ten sam Duch jest w tej osobie, że ten sam Duch Święty mieszka, to przyjmuje go jak brata właśnie, czy siostrę w Chrystusie. I to jest dowodem, że dzieci Boże miłujemy, jak mówi werset drugi, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. To jest ciekawe, że obiektywnym sprawdzianem naszej miłości do dzieci Bożych nie jest jakiś sentyment tylko. Bo czasami ktoś powie, ja kocham wszystkie dzieci Boże. No dobrze, ale jeśli prawdziwie kochasz dzieci Boże, to będzie to po prostu potwierdzone przez miłość do Boga i przestrzeganie Jego przykazań. Ktoś może powiedzieć, że jest to jakby z innej strony ujęte, ale słusznie jest to ujęte. Dlaczego? Bo niektórzy ludzie źle rozumieją miłość. Powiedzą, ja kocham innych braci i siostry, a na przykład tolerują grzech w swoim życiu, a nawet skłaniają innych do grzechu. Prawda? Wyobraźmy sobie, że jakiś młody człowiek mówi, kocham tą młodą siostrę i zaczyna z nią flirtować jeszcze przed ślubem, zaczyna jakoś nieprzyzwoicie ją dotykać, prawda? Czy to by była miłość Boża? Na pewno nie. Dlatego obiektywnym sprawdzaniem, czy dzieci Boże miłujemy, jest to, że Boga miłujemy i przykazań Jego przestrzegamy. Bo niektórzy miłość odrywają od miłości do Boga naczelnej, bo to jest najwyższa miłość, jaka ma być z całej duszy, z całej siły, całym umysłem, całą siłą, a bliźniego swego jak siebie samego. Miałem kolegę buddystę, buddystę tybetańskiego, który mówił, że on ma taką miłość, taką prawdziwą miłość, bo na przykład pójdzie z dziewczyną do łóżka, no to on jej okazuje miłość, nie? Właśnie to jest zakłamanie, to jest właśnie bluźnierstwo, bo gdyby Boga miłował i przestrzegał Jego przykazań, to by się okazało, że rzeczywiście ma miłość do drugiej osoby. Gdyby miał miłość do młodej kobiety, to by ją przede wszystkim uszanował. Więc tu apostoł Jan wcale nie myli się, pisząc, że sprawdzianem miłości do dzieci Bożych będzie to, że my jeszcze bardziej od nich miłujemy Boga i kierujemy się wzniosłymi zasadami Jego prawa, Jego przykazań. Bo może być miłość zakłamana. I apostoł Jan wykazuje, że sprawdzianem, czy ta miłość jest prawdziwa, jest to, czy my przestrzegamy Bożych przykazań. Bo może tak być, że ktoś mówi, że naprawdę kocha, a nie przestrzega przykazań Bożych. Tak jak pewien pastor mi się pochwalił, że razem ze starszym zeswatali dwoje rozwodników w kościele swoim, że w innym zborze, bo byli nieszczęśliwi. Powiedział, wiem, że zrobiliśmy źle, ale byli nieszczęśliwi, tak będzie im lepiej. I zobaczmy, dali dowód, że nie kochają tych ludzi, bo im zaszkodzili. Biblia mówi, że kto z rozwiedzianą się łączy, ten cudzołoży. Więc oni tak naprawdę im zaszkodzili. I sprawdzianem miłości tych dwóch braci byłoby, czy Boga miłują nade wszystko, czy Boga stawiają na pierwszym miejscu. Jego przykazania nie postawili. Dlaczego nie postawili? Bo chcą się przypodobać ludziom. Bo patrzą z przyziemnego ludzkiego punktu widzenia. Bóg już nie jest u nich na tronie. Człowiek jest na tronie. Jego potrzeby, jego pragnienia, nawet te erotyczne, czy jakieś intymne, czy nawet emocjonalne. Więc widzimy, że ja bym rozumiał jeszcze, gdyby powiedzieli, oni się poznali. To już jest ich wybór. My nie będziemy tego pochwalać, ale to jest ich wybór. Nam jest trochę ich żal, bo są osamotnieni, zranieni przez byłych partnerów. Ale oni jeszcze ich skojarzyli. Wyobrażamy sobie? Oni jeszcze właściwie byli swatami. Ten pastor i drugi brat, starszy. Więc to pokazuje, jak można zbłądzić, kiedy Bóg nie jest na tronie, kiedy brakuje bojaźni Bożej.
I czytamy: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli, drodzy, sprawdzianem miłości Bożej nie jest to, że ktoś będzie podnosił wysoko ręce, mówi: kocham Cię, Panie. Znałem takie osoby, które potem szły cudzołożyć i musiały być wykluczone z kościoła, które najgorliwiej się modliły w całym zborze. Wszyscy ich podziwiali, zachwycali się. Co to za gorliwe siostry? A czasami może być ktoś, kto nie pomodli się publicznie w zborze, bo jest nieśmiały, bo jest skromny, bo czuje się jak ten celnik, tym najgorszym grzesznikiem. Ma świadomość swojego grzechu, ale Bóg go miłuje, Bóg go akceptuje. A czasami są tacy na pokaz, co wiele mówią, a mało tak naprawdę jest widoczne w ich życiu. Więc jest obiektywna metoda sprawdzenia miłości naszej do dzieci Bożych. To jest ta, że właśnie jeszcze bardziej miłujemy Boga i Jego przykazania przestrzegamy. Jest obiektywny sprawdzian miłości do Boga, że przestrzegamy Jego przykazań. Oczywiście w ujęciu nowotestamentowym, bo gdybyśmy wzięli wszystkie przykazania Starego i Nowego Testamentu, to wiele przykazań już jest nieaktualnych, chociażby wszystkie dotyczące ofiar, prawda, w Izraelu, gdzie nawet świątyni nie ma. Te przykazania już się wypełniły w doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. Ale te przykazania, które są potwierdzone w Nowym Testamencie, które nie zostały w jakiś sposób odwołane, ale w Nowym Przymierzu nas obowiązują, są bardzo ważne dla nas. Ale ktoś powie: przykazania Jego nie są uciążliwe. Przecież nie jest łatwo w tym świecie przestrzegać niektórych przykazań Bożych. Na przykład, czy jest łatwo płacić podatki, to jest też przykazanie Boże przez apostoła Pawła podane. Nie zawsze łatwo się ze wszystkiego rozliczyć, bo podatki są wygórowane, ktoś powie, ale mamy spełniać te przykazania. To jest wymaganie Boże. Nie wiem, czy już się rozliczyliśmy w tym roku z urzędem skarbowym. Ja już byłem i za żonę, za siebie. Nie jest to przyjemne, bo sporo nam władze zabierają z naszych dochodów, ale w Rzymie były jeszcze bardziej dokuczliwe prawdopodobnie podatki. I Neron siedział wtedy na tronie cesarskim, a Paweł jednak zalecał przestrzeganie tego przykazania, prawda? I widzimy, że przykazania nie są zawsze łatwe do spełnienia, ale dlaczego nie są uciążliwe? Dla kogoś, kto miłuje Boga. Jest takie świeckie nawet przysłowie: dla chcącego nie ma nic trudnego. Jest też inne powiedzenie: pragnienie szuka możliwości, niechęć wymówek. Jak ktoś bardzo czegoś pragnie, to on znajdzie możliwości, żeby to czynić. Przypomina mi się kiedyś taka sytuacja, była kiedyś pewna panna i pewien stary kawaler jej czytał, który nie miał wobec niej zamiarów, ale czytał jej z przypowieści 31 rozdział, mówił: zobaczysz, ty będziesz jak ta właśnie dzielna kobieta, będziesz podobna do okrętów handlowych, z daleka będziesz przynosić żywność. I tam czytał, jak ona ma być. Ona się burzyła: nie, ja nie chcę być taka. Ale po latach, kiedy miała już męża, miała dzieci, powiedziała: ja teraz staram się być taka, bo ja kocham męża, kocham dzieci i ja właśnie dążę do tego ideału to opisanego i ja to robię z radością. Widzimy tą różnicę? Ktoś, kto nie ma obiektu miłości, kiedy usłyszy o przykazaniach Bożych, kto nie kocha Boga, kto nie jest odrodzony, podobnie, tak jak ta panna, będzie się burzył przeciw Bożym wymaganiom. Ale jeśli człowiek, bo jest przeciwny, człowiek grzeszny, nienawrócony, jest przeciwny Bożym przykazaniom, on nie może nawet przestrzegać Bożych przykazań. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 7 mówi: dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Chodzi o to, że człowiek, który żyje w zgodzie z grzeszną naturą, który nie otrzymał Ducha Świętego, który nie jest narodzony z Boga, jest wrogi prawu Bożemu. On może być nawet w jakimś kościele. On może nawet przeszedł chrzest, jakieś inne tam formy wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale jeśli on nie jest człowiekiem odrodzonym, on w głębi serca, gdzieś na dnie, będzie Boga odbierał jako głównie surowego sędziego, jako kogoś, kto ma wobec niego złe zamiary, wrogie zamiary. Ja przetłumaczyłem taką ciekawą książkę, ona, mam nadzieję, ukaże się drukiem,
Ewangeliczna tajemnica uświęcenia. I tam ta książka jest stara, z XVII wieku. I autor tam przedstawia główną taką tezę, że jedynie w Duchu Świętym człowiek odrodzony jest w stanie spełniać Boże prawo, Boże przykazania. Człowiek nieodrodzony natomiast będzie służalczy sposób służył Bogu, jakoś niewolniczo będzie próbował, w gruncie rzeczy w sercu nie kochając Boga, głównie się bojąc piekła. Widzimy tą różnicę. I taki człowiek w końcu upadnie, on nie wytrwa w czynieniu dobra, bo on nie, w głębi serca nie miłuje Boga. Dlatego trzeba być narodzonym z Boga, trzeba mieć miłość Bożą ku Bogu i ku bliźnim, ale przede wszystkim ku Bogu, żeby przestrzegać Jego przykazań. Wtedy nie będzie to dla nas uciążliwe. I apostoł Jan dalej pisze o cechach prawdziwej wiary. Kolejną cechą prawdziwej wiary jest nie tylko to, że wierzymy w Jezusa, że jesteśmy z Nim złączeni, że ta wiara rodzi miłość do Boga i do dzieci Bożych i przejawia się praktycznie w przestrzeganiu przykazań, ale też ta wiara zwycięża. Czytamy, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Ludzie narodzeni z Boga, prawdziwie narodzeni z Boga, zwyciężają świat. Czym jest świat? W pierwszym wieku to było bardzo czytelne, czym był świat. Chrześcijanie byli niewielką mniejszością, a światem był świat pogański i nienawróceni Żydzi. To był świat. Wszyscy ludzie, którzy nie służyli Bogu i sprzeciwiali się chrześcijanom. I ten świat wtedy i dziś był nastawiony na kuszenie chrześcijan. Miał wiele różnych rzeczy, które miały skłonić chrześcijanina do upadku. W tamtym czasie były to naciski, żeby uczestniczyć w uroczystościach pogańskich, żeby oddać cześć cesarzowi lub innym bogom, żeby brać udział w pogańskich rozrywkach. A dzisiaj jakie mamy naciski? Dzisiaj mamy także wiele nacisków w drodze. Może tak od razu tego nie widzimy, ale wpływ mediów na nas, prawda? Wpływ środków masowego przekazu. To jednak urabia opinię publiczną. Co by nie powiedzieć? Gdyby reklamy nie miały wpływu na myślenie ludzi, nie wydawano by na nie tak ogromnych pieniędzy. One mają wpływ. I trzeba powiedzieć, że prowadzono badania, z których wynika, że na przykład filmy prezentujące przemoc, agresję, okrucieństwo wpływają na podniesienie poziomu agresji u młodzieży i u starszych, też dorosłych. Także wiele rzeczy ma wpływ. A więc jeżeli mamy telewizor, jeżeli mamy internet, jeżeli nasze dzieci chodzą do szkoły i stykają się z różnymi lekturami także, prawda, więc i także z teorią ewolucji, z różnymi świeckimi, bezbożnymi poglądami, to już jest to świat, jest to wpływ świata. Jeśli w pracy jesteśmy kuszeni do jakiejś nieuczciwości, do też jakiegoś przekłamania pewnych spraw, bo czasami tak może się zdarzyć, to jest to też wpływ świata. I człowiek, który jest prawdziwie narodzony z Boga, kto ma prawdziwą wiarę, zwycięża świat. Nie ulega temu światu, ale przeciwstawia się mu. To jest coś takiego, że Kościół jest jak statek na morzu. Dopóty statek jest bezpieczny, dopóki woda się do niego nie wlewa. I tak samo zarówno pojedynczy chrześcijanin, jak i Kościół, jak i zbór, jest o tyle bezpieczny, o ile nie przesiąka wpływami tego świata. Co tu trzeba powiedzieć, że no wiele kościołów nie ostało się, czy w jakiś sposób przejmuje prądy tego świata. Na przykład są kościoły skupione na muzyce pop. One nawet mają nazwę popularnego stylu muzycznego i wydawane są płyty komercyjne. Nawet żeby daną piosenkę śpiewać w jakimś zborze w Stanach, to trzeba ją kupić od danego zespołu. Czy to nie jest świat, czy to nie jest komercjalizacja chrześcijaństwa? Więc widać, że ten świat ma wpływ. Może widzieliśmy ten film o historii współczesnej Ewangelii,
Tam jest pokazane, że w niektórych zborach już w Stanach Rodeo jest proponowane. Wcześniej słyszałem o Stowarzyszeniu Magików Chrześcijańskich, że niektórzy przyciągają do kościoła za pomocą sztuczek jakichś takich iluzjonistycznych. Niektórzy pastorzy robią pokazy karate właśnie. Inni jeszcze jakieś inne atrakcje. Nie powiem już o w kręgach charyzmatycznych o tym rzekomo świętym śmiechu, który ma przyciągać ludzi i wesoło jest, albo pijani w duchu, przewracają się, spadają z ławek. Są wszystko wpływy bezbożnego świata i tak naprawdę ducha diabelskiego. To się Bogu nie podoba. Podobnie zarządzanie kościołem jak firmą. Po prostu. I nastawienie na to, żeby jak najwięcej ludzi było. Wysyła się ankiety do wszystkich mieszkańców okolicy i pyta ich, co by chcieli usłyszeć w kościele. Jaki styl muzyki, jaki rodzaj kazań. I potem się dostosowuje. I jak pisał brat John MacArthur, nie ma słowa na P już w kościele, czyli piekło. W ogóle się nie usłyszy o tym. Po prostu nie ma też mówienia o grzechu człowieka. Jest wszystko takie przyjemne. Tam jest coś takiego, że dodaj Jezusa do twojego życia, to będzie ci lepiej. Lepiej sobie poradzić z problemami i tak dalej. Więc to są wpływy świata. I prawdziwy chrześcijanin nie da się temu pociągnąć, choć zetknie się czasami na jakiejś konferencji z jakimś zborem, czy nawet w internecie, czy gdzieś z jakimś wydawnictwem, gdzie jest to niewłaściwe. I musimy się temu przeciwstawiać. Nie możemy tego przyjmować. Wiarą możemy zwyciężyć świat, nie przesiąknąć tym bezbożnym wpływem. Jeśli wierzymy prawdziwie, że Jezus jest Synem Bożym, tym jedynym, zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami, tym, w którym mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa, który jest współistotny Ojcu, to zwyciężamy świat. Jeżeli w Nim pokładamy wiarę, mamy z Nim więź, to pokonujemy świat. Tylko tacy ludzie mogą zwyciężyć świat. A muszę powiedzieć, że znam pewnego brata, który szereg lat temu odszedł od organizacji Świadków, przyłączył się do pewnego dużego zboru w Warszawie i obecnie nawet wątpi, czy Jezus jest Bogiem. Bo tam nie ma konkretnej nauki głoszonej. Tam o grzechu już się nie mówi. Tam słowo grzech jest niemile widziane. Widzimy, że dryfują niektórzy i to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego nie możemy niektórych społeczności, niektórych konferencji nikomu polecać. Po prostu, bo tam jest zwiedzenie, tam jest duch świata. W pierwszym wieku był inny problem. W pierwszym wieku niektórzy głosili, że boski Chrystus zstąpił na Jezusa w chwili chrztu, na człowieka Jezusa, ale w ogrodzie Getsemane go opuścił, także ten Jezus, który umarł na krzyżu, to był człowiek Jezus, a boski Chrystus go opuścił, bo boski Chrystus nie mógł umrzeć na krzyżu. To była tak zwana gnoza. I apostoł Jan tutaj właśnie z tym polemizuje. Mówi, on jest tym, który przeszedł przez wodę i krew, czyli przez chrzest i krew Golgoty, tak? Przez śmierć na krzyżu. Jezus Chrystus nie w wodzie tylko, jak twierdzili gnostycy, że tylko był ochrzczony, boski Chrystus, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Duch Święty faktycznie złożył świadectwo, gdyż wstąpił na Chrystusa w postaci cielesnej jak gołębica w chwili chrztu. I Bóg Ojciec przemówił z nieba, to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I czytamy, że trzech jest świadków, Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Duch Święty w chwili chrztu, woda chrztu i krew przelana na krzyżu. Ci wszyscy świadczą, te wszystkie trzy czynniki, że Jezus jest Synem Bożym. I wtedy była ta herezja, która oddzielała boskiego Chrystusa od człowieka Jezusa. Dzisiaj też wielu nie może przyjąć nauki o pojednaniu. Są w stanie przyjąć Jezusa jako jakiegoś nauczyciela, filozofa, jako przykład do naśladowania, ale wielu sprzeciwia się nauce o krzyżu. Nie bardzo to im pasuje, bo to poniża pychę ludzką. Bo żeby przyjść do krzyża, to co trzeba przyznać? Że w moich grzechach ja zupełnie ginę. Że mój stan jest godny pożałowania. I w moim stanie ja nie mam żadnej nadziei, jak jedynie bez nadziei, że pójdę do piekła. Dlatego ktoś kiedyś powiedział, że wąska brama jest niska, trzeba nisko nachylić kark, żeby przez nią przejść. I to jest prawda. I dlatego wielu ludziom nauka o krzyżu się nie podoba.
Także czytamy, jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. Drodzy, gdybyśmy nie mogli przyjmować świadectwa ludzkiego, to byśmy nigdzie nie pojechali pociągiem, autobusem, samolotem, bo byśmy myśleli, że te rozkłady jazdy są niegodne wiary, prawda? Gdyby świadectwo ludzkie zawsze należało odrzucić, to byśmy nigdy pieniędzy nie trzymali w żadnym banku, bo byśmy uznali, że te informacje o usługach tego banku są niewiarygodne. I tak dalej, można by mnożyć przykłady. Więc w jakim stopniu świadectwo ludzkie przyjmujemy? Czyż nie bardziej powinniśmy przyjmować świadectwo samego Boga o Jego Synu? Ono jest o wiele bardziej godne wiary. I to jest świadectwo samego Boga, który złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Duch Święty poświadcza, że jest dzieckiem Bożym i on ma przekonanie głębokie, którego nikt mu nie wydrze, jeśli trwa w wierze, że Jezus jest Synem Bożym. A kto nie wierzy w Boga, czyni samego Boga kłamcą, czyli przedstawia Go jako kłamcę, bo Boga uczynić kłamcą nie można, tylko jakby no, za takiego Go ma. Bo nie wierzy świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. I takich jest coraz więcej, drodzy. Dzisiejsi ludzie to szaleńcy. Wielu ludzi dzisiejszych to szaleńcy. Bezbożni indywidualiści, którzy myślą, że ich zdanie na świecie jest najważniejsze, ich wypowiedź na świecie jest najważniejsza. Nie liczą się z Biblią, nie liczą się z tradycją przez duże te, na przykład z pismami ojców Kościoła, którzy zaświadczają jednogłośnie, że Jezus jest Bogiem, prawdziwym Synem Bożym. Nie liczą się z niczym. Ich zdanie, ich głupie myśli wyrażone na jakimś forum przeciwko boskości Jezusa, to jest dopiero odkrycie. To jest straszna pycha. I ci ludzie zapłacą przed sądem Bożym, jeśli się nie nawrócą. Staną przed Chrystusem, zobaczą Go w boskiej chwale i usłyszą: kłamałeś o mnie. Z każdego bezużytecznego słowa zdasz teraz sprawę i pójdą na wieczne zatracenie w piekle. Drodzy, niestety, bardzo wielu dzisiaj jest bezbożników, którzy bluźnią przeciwko boskiej naturze Chrystusa, przeciwko Jego dziełu i czynią Boga kłamcami. To jest po prostu straszny duch antychrysta, straszny duch zwiedzenia i z tego trzeba pokutować. Tego trzeba się wyrzec, nawet w modlitwie, w poście, w pokucie. Wyrzec się tego ducha antychrysta. Jak ktoś nie wierzy w Jezusa jako Syna Bożego jedynego, powinien się wyrzec, pokutować. Jeśli ma jakąś literaturę, drodzy, która głosiła fałszywe poglądy, powinien to spalić, zniszczyć, bo to jest demoniczna literatura. I odciąć się całkowicie od tej przeszłości. Także jest to bardzo ważne, żeby wyrzec się, jeśli ktoś nie wierzył w coś takiego. Ja wiem, że mówię do was, którzy wierzycie, ale może spotkacie kogoś takiego, zetkniecie się, to powiedzcie: odetnij się od tego, nie wspominaj tego mile. Tak jak brat Jan Guńka kiedyś spotkał jednego byłego świadka Jehowy, który był w jakimś zborze zielonoświątkowym. I on mówi: z rozrzewnieniem wspominam, jak kiedyś fajnie tak chodziłem po wsiach i głosiłem. A brat Jan Guńka mówi: a nie żałujesz tego, że obrażałeś Pana Jezusa? Nie pokutujesz z tego, że głosząc tak obrażałeś Pana Jezusa? I bardzo dobrze mu powiedział. Jak można z rozrzewnieniem wspominać, że był fałszywym prorokiem i chodził od domu do domu i wciskał ludziom fałszywą, zakłamaną Ewangelię. Nawet to Ewangelią nie można nazwać. Więc to była inna Ewangelia. Więc drodzy, naprawdę tacy ludzie muszą się przebudzić, którzy kiedyś głosili inne Ewangelie. Jeśli oni tacy do nas przyjdą, czy świadkowie, czy inni, czy gdzieś się zetkniemy, to drodzy, nie warto wdawać się w szerokie dyskusje. Warto złożyć świadectwo nawrócenia. Kim jest dla nas Jezus? Można przytoczyć jakiś jeden dobitny werset, że Jezus jest dla nas Synem Bożym, że my tak jak Ty, jak Tomasz, wyznajemy, że On jest Panem i Bogiem naszym. Że On jest tym, który jest przed wszystkimi wiekami. I powierzyć tych ludzi Bogu. Jak chcą się spierać, to Biblia mówi, że my takiego zwyczaju nie mamy. Sługa Pański nie powinien wdawać się w spory. Wczoraj do mnie dzwonił jeden kolega, że tam na jednym forum już tam niektórzy kwestionują przedludzki byt Chrystusa. Ja mu powiedziałem: słuchaj,
Oni na jedno twoje dobre zdanie 10 powiedzą innych przeciwko temu. Nie warto w to wchodzić, nie warto rzucać perę między świnie. Są strony internetowe i książki, gdzie jest głoszona boskość Chrystusa. Kto szuka prawdy, ten ją znajdzie. A w polemikach, w jakichś sporach nie ma światła, tam jest ogień. Nie warto się w to wdawać. I takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto wierzy w Syna Bożego, drodzy, to jest kulminacja. Ma życie wieczne w Synu Bożym. Tego życia wiecznego nie mają żadni heretycy. Ci, którzy nie wierzą w Syna Bożego prawdziwego, nie mają w sobie życia. Dlaczego? Bo nie mają Syna Bożego. Ten, kto przylgnął do Jezusa, ma w Nim życie wieczne. I kto ma stale tego Syna, kto trwa w Nim, jak trzewie winnym, ten ma w Nim życie. I po śmierci to życie się zrealizuje. Pierw będzie żył w duchu, jako zbawiony duch lub zbawiona dusza, zależnie od terminologii przyjętej w danym kościele, a później otrzyma przy powrocie Chrystusa, przy sądzie ostatecznym, ciało i będzie cały człowiek w chwalebnym ciele uwielbiał Boga, będzie już miał w sobie to życie wieczne ostatecznie. Dlatego, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Nie ma życia wiecznego, bo żywot wieczny jest w Jezusie Chrystusie. Także, drodzy, powiedzieliśmy sobie trochę o prawdziwej wierze. Prawdziwa wiara, drodzy, to jest wiara w Jezusa jako Mesjasza, prawdziwego Zbawiciela, jako Syna jedynego Bożego, jako tego, który był i ochrzczony, i Duch Święty na Nim spoczął, i przyjął na siebie męczeńską, zbawczą śmierć na krzyżu Golgoty, przelał krew. To jest przyjmowanie Bożego świadectwa z wiarą. Biblia nie mówi, jak zobaczysz, to uwierzysz. Biblia mówi, gdy uwierzysz, to będziesz widział. Ujrzysz chwałę Bożą. I pierw mamy uwierzyć, drodzy. To będziemy oglądać chwałę Bożą. I drodzy, prawdziwa ta wiara przejawia się też w miłości do Boga. I to nie w takiej miłości, że ojej, aleluja. Drodzy, można wiele rzeczy robić. Ja nie jestem przeciwko aleluja, ale niektórzy się wzruszają, a żyją jak poganie. Znałem takich. Dawno są po rozwodach. Niektórzy cudzołożą, a pięknie i mówili językami i ręce podnosili. Ja nie mówię, że mówienie językami zawsze nie jest od Boga, ale wiele osób sprowadza miłość do Boga do czysto takich emocjonalnych wybuchów, przeżyć, a miłość do Boga jest obiektywna. Przejawia się w przestrzeganiu przykazań Bożych. Jeżeli miłuję Boga, będę przestrzegał Jego przykazań. Będę miłował też tych, którzy się narodzili z Boga i to prawdziwą Bożą miłością, opartą na Bożych przykazaniach, a nie jakąś taką miłością świecką, prawda? Więc Boża miłość, drodzy, zmienia nas. I prawdziwa wiara też powinna nas zmienić. Wtedy mamy świadectwo w sobie, wtedy mamy czyste sumienie. Módlmy się do Boga, żebyśmy, jeśli już to wszystko mamy, żeby było to w nas jeszcze pełniejsze, żeby było to w nas bogatsze, abyśmy w tym wzrastali. I pamiętajmy też, że walka ze światem będzie coraz silniejsza, coraz bardziej będzie się natężać. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Wydarzenia na świecie nie wróżą nic dobrego. Wiele osób mówi, że wojna z Iranem się zacznie. Jak wojna z Iranem, to kto wie, co dalej, czy się nie rozniesie na inne kraje. Zobaczymy, co jeszcze będzie. W Szwecji już dążą całkowicie do zniesienia gotówki. Bezgotówkowe ma być społeczeństwo. Mówi się oficjalnie już, że technika pozwala na chipowanie ludzi. Czas pokaże, co jeszcze nas czeka, czy to będzie za naszego życia, czy nie, ale musimy na pierwszym miejscu stawiać Boga Ojca, Pana Jezusa i prawdziwie wierzyć. Wtedy zwyciężymy świat. I prawdziwie mieć perspektywę, drodzy, wieczności, bo diabeł chce nas uwikłać w codzienności. Chce, żeby ta szara rzeczywistość pochłaniała nas do tego stopnia, że staniemy się jak ten świat, jak ci ludzie, którzy nie znają Boga. I to jest wielka pokusa. I wielu chrześcijan tak naprawdę nie ma radości w Panu, nie ma perspektywy wieczności, bo dała się zbyt mocno uwikłać w sprawy tego świata. A prawdziwe dziecko Boże ma perspektywę wieczności. Prawdziwe dziecko Boże wie, że te wszystkie rzeczy przeminą
I ostatecznie, jak nagi przyszedł na ten świat, tak nagi stąd odejdzie. Więc drodzy, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że wiara w Syna Bożego to jest to, co nas ocali. I pamiętajmy jeszcze o jednym. Nikt z nas za nikogo drugiego nie stanie przed sądem. Owszem, rodzice za dzieci będą odpowiadać. Duszpasterze mogą być jakoś rozliczeni ze swojej służby. Czy ci, którzy jakoś opiekowali się duchowo innymi. Ale pamiętajmy o jednym. Tyle, ile oleju nagromadzimy, tyle, ile sił duchowych, pokarmu duchowego, wiary wzbudujemy w sobie, tak w twardej rzeczywistości tylko z tym pozostaniemy. Jeśli nie nagromadzimy dość, nikt nam nie pożyczy tego. Pamiętajmy, że wartość osobistego czytania Biblii, modlitwy, napełnienia się Duchem Świętym jest ogromna. Czasem nam się wydaje, że trzeba więcej głosić innym, więcej robić dla innych, więcej zajęć zrobić, bardziej upiększyć mieszkanie, bardziej to, tamto. To są wszystko ważne rzeczy, ale musimy karmić swoje serce. Musimy dbać, żeby w tym sercu był właściwe myśli o Bogu, właściwe myśli o bliźnim, właściwy, zdrowy duch. Nie możemy zaniedbywać tego karmienia, drodzy, bo ta nasza wiara jest drogocenna i może się okazać cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Więc, drodzy, pamiętajmy o tych sprawach. Tego nic nie zastąpi i nikt za nas tego nie zrobi. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.